Dzień dobry widzowie i kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavkar. A dzisiaj dla Was przygotowałem pozycję, jaką jest Zafira drugiej generacji, czyli Zafira B w benzynowym silniku 1.8, 140 koni z 2010 roku z przebiegiem 183 tysiące. Kurczę, wyleciało mi z głowy, ale oczywiście będziecie widzieli go za chwilę wewnątrz, więc sobie również zobaczycie, jaki jest przebieg. Dużym atutem tego pojazdu jest to, że posiada sprawną, sekwencyjną instalację LPG. Butla oczywiście znajduje się pod autem, żebyście mieli miejsce na miejsce numer 7 i numer 6, bo wóz jest 7-osobowy. I przy okazji jeszcze dodam bardzo ważną rzecz przy Oplach. Auto jest bezwypadkowe w oryginalnym lakierze. Oczywiście ja już go zmierzyłem, ale zmierzymy go jeszcze raz na potrzeby filmu. I pochodzi od pierwszego i jedynego właściciela od nowości. Więc łączy parę ciekawych cech dla klientów, którzy szukają auta na rynku wtórnym. I według mnie może sprzedać się bardzo szybko. Bo przede wszystkim poszukiwane są 7-osobówki, 1.8 motor, też ludzie szukają, bo tu jest jakaś tam dynamika zapewniona, 1.T jednak 1.6, troszeczkę dlatego dość dużego auta jest mało. No i przy okazji macie instalację LPG jeszcze ważną na 5 lat, a instalacje LPG jak wszystko oczywiście zdrożały, więc tutaj jest auto również z butlą homologowaną na Polskę, więc nie trzeba będzie nic kombinować, tylko sobie autko zarejestrować i od razu można oszczędzać jeżdżąc taniej na gazie. No i tak wspomniałem przed chwilą, bez wypadek pierwszy właściciel to zawsze kusi klientów. No i też widzicie, jak ten wóz bardzo ładnie się prezentuje. Jest to wersja na 111 lat istnienia firmy Opel, więc ma parę takich tam dodatków, ale bardziej wewnętrznym. Jak widać, jest to wersja po lifcie. Lift ma oczywiście inne lampy z tyłu, inny troszeczkę zderzak przedliftowy, jest taki bardziej ostrzejszy. Tutaj już lekko ją pozagłaskali. Oczywiście, jak to gama modeli Opla jest podobna na przykład do Astry H, czy też troszeczkę mniej do Corsy, no ale Opel wtedy robił te takie dwa jakby duże w reflektorach soczewki, czy takie punkty, które no, były ich takim troszeczkę znakiem charakterystycznym. Co jeszcze warto dodać, fabrycznie przyciemniane lekko szyby, więc to plus taki, że naszym pociechom, jeżeli je mamy, nie świeci słoneczko i nie razi tak mocno w oczy. Co jeszcze warto wspomnieć, na co ludzie zwracają za uwagę przy zakupie takiego oto pojazdu, na blacharkę, czy nie jest zgnita. Tutaj jest bardzo ładnie, no bo ten wóz nie był rozbity i ma swój oryginalny ocynk, więc nie zardzewniał. Idę Wam jeszcze pokazać miejsce, trzeci rząd siedzeń. No oczywiście widzicie, nie ma wtedy za dużo miejsca, jakieś walizeczki położycie, ale tak prezentuje się to oto małe miejsce, dzieciaki tam wejdą. No i z tyłu oczywiście można sobie położyć ten środkowy punkt. Jak widzicie, są również miejsca na kubki i dostać się tam dzieciaczkom na tył wygodnie. Co jeszcze warto wspomnieć? No co, stylistyka, no nie będę się rozwodził, tylko wygląd podobny do troszeczkę podniesionej i lekko pogrubionej Astry H. Wany nie mają być piękne i Was czarować, tylko powiem tak, wozić tanio i bezpiecznie na jakieś podróże. Najczęściej z rodziną. Dużym plusem według mnie jest ten atut, że macie to LPG. Bardzo tania jazda w porównaniu na przykład do diesla. Dieslu się też jedzie tanio, ale jednak koszty eksploatacji związane z turbosprężarką, dwumasą, tryskami są dużo większe. Tutaj jedyne co się może Wam popsuć, no to jest silnik, ale to w każdym samochodzie oczywiście macie silnik. No spalanie, myślę, że ten wóz powinien się zmieścić w 11 litrach gazu, czy 12, oczywiście zależy, czy trafi do małej miejscowości, gdzie robił większe trasy, czy też trafi na przykład do miasta, w którym jest mnóstwo korków. Jeżeli ktoś zwraca na to uwagę, wszystkie szyby, nawet przednia, jest oryginalna, więc tutaj taki plusik. Dobra, o tym już się nie rozwodzę, przechodzimy do wnętrza.
Proszę, tutaj wam pokazuję, że jest pierwszy właściciel, Klaus Echlers Zero, jak widać, data pierwszej rejestracji, 10. Chcecie zobaczyć VIN? Proszę bardzo, możecie sobie sprawdzić. No i oczywiście wpisany LPG, czyli Flusy Gas. No już wam pokazuję środeczek tego wozu, naprawdę przyjemnie utrzymany, jak widać również sufity czy tam pod sufitki nie są poopadane, bo w tych Zafirach się to dość często zdarza, zwłaszcza jak macie taki duży, tutaj czasami jest schowek, jeszcze przedłużenie tego schowka, to tutaj potrafi ta jednak opaść i wyglądać nie za ładnie. Boczek, tutaj deska rozdzielcza, to co nie wszystkie mają, czyli lakierowany ten panel, troszeczkę przycięcie, żeby się nie odbijało słońce, lakierowany ten panel wokół przycisków radia i klimatyzacji. Tutaj widzicie nawet na dywanikach jest też ten, że jest to na 111 lat firmy Opel. Klimatyzacja zwykła, ale działa. Ładnie się to prezentuje, nie jest to poobdrapywane. Tutaj gałka zmiany biegów, tutaj macie przełącznik odłączania LPG. O, chyba się nawet załączyło. Słyszałem, że kliknął zawór butli. Ładnie chodzi. Zobaczcie, nie faluje, nic się nie dzieje. Tutaj też nie ma żadnych błędów. Z przebiegiem się nie pomyliłem praktycznie, bo ma 186. Jak na 14-latka i tak duży samochód. Czyli ile wychodzi? Około 12 tysięcy rocznie. To według mnie jest naprawdę, naprawdę mało. I myślę, że trzeba to docenić. Tutaj stylistycznie Opel zrobił taki jakiś śmieszny mały schoweczek. Tu jeszcze kolejny. Tutaj jeszcze macie na monety. No i ten ręczny. Podobny troszeczkę jak w X-Maxie. Taki cyk, zaciągacie ostro. Tutaj miejsce na kubek i kolejny schowek. Co jeszcze tutaj? Warto wspomnieć mniej takiego typowego. No i tutaj też te lakierowane wstawki na kierownicy. Spójrzcie, kierownica skórzana, ładnie utrzymana. Nie wszystkie miały skórzaną, też nie wszystkie miały przyciski. Tu macie sterowanie radia, więc plusik. No i jest tempomat, przydaje się naprawdę w trasie. No tu manetka od wycieraczek, gdzie te wycieraczki, widzicie, to było w taki sposób zrobione, że klikaliście raz, dwa razy, trzy razy. Nie zatrzymywało się na pozycji, tylko trzeba by było sobie to po prostu tym wracać. Potem oprócz tego odszedł, jednak było to mało intuicyjne. Jak ktoś już kupi, to trzeba się po prostu przyzwyczaić. No i też widzicie, ciekawie zaprojektowane, bo rozchodzą się na boki. Dalej, tu przełączniki od świateł, tu sobie klikacie. Opuszczanie kierownicy, elektryka tu po boku. Te boczki ładne, też nie odklejone, tak samo jak i boczek od mojego fotela. Ogólnie widać, że od pierwszego właściciela i Niemca, bo jest ładny, czysty i przyjemny ten pojazd. No co, stylistycznie wszystko jak Opel Astra H praktycznie, więc nie będę tutaj jakoś nad tym się rozwodził. Plastiki niezłe, zobaczcie jak to się ugina lepiej niż w tym Audi, co wczoraj pokazywałem, ale tu już wiadomo, troszeczkę jest inaczej. No i tu jeszcze taki fajny schowek na mapę. Siedzi się też wysoko. No jeszcze powiem, mój fotel jest regulowany w kilku płaszczyznach, możecie go przechylać, podnosić do góry i tu jeszcze macie takie sterowanie sobie podparcia lędźwi, więc naprawdę jako kierowca idzie tu się bardzo wygodnie usadowić. Cóż, o wozie to wszystko. Jeżeli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, może być to komentarz lub moje media społecznościowe lub też mail. Media to Mavkar Auta na Instagramie i na Facebooku. Chcecie zobaczyć, co jest aktualnie wystawione, wbijcie na mavkarautomoto.pl. I pamiętajcie, że u mnie wszystkie samochody są opłacone. Możecie wykupić gwarancję do roku czasu, a jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę wam poszukać kolejnego na zamówienie lub też ewentualnie taki samochód mogę już mieć na placu. Wystarczy zapytać, bo nie wszystkie auta wystawiam. No i cóż, jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę go przywieźć na lawecie. To by było na tyle. Do następnego. Cześć.